Witam Was serdecznie. Dzisiejszego dnia moim gościem jest osoba, od której przypuszczam, Ridley Scott mógłby się, czy mógłby podpatrywać kadry. Do Gladiatora. Jest naprawdę człowiek fotografujący niesamowicie krajobrazy toskańskie. A jest to Jarek Pawlak. Witam Was serdecznie. Dzisiejszego dnia będzie rozmowa właśnie z Jarkiem, a za chwilę zapraszam Was do całej rozmowy. Fajnie, że zawitałeś do mnie. Miło mi naszym widzom tutaj cię zaprezentować. Chciałbym przybliżyć troszeczkę właśnie to, co robisz. I w pierwszym pytaniu, które chciałbym do ciebie zadać, to właśnie, żebyś się przedstawił od strony, jak to się zaczęło, jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią krajobrazową. Jak to wyszło, to widać to na twojej stronie, ale chciałem, żebyś widzom przybliżył troszeczkę to. Witam Was serdecznie po raz ponowny. Zatem moja jakby zabawa z fotografią, bo jeszcze wtedy to można by powiedzieć, że to była zabawa, zaczęła się jakieś 9 lat temu, a może nawet 10 lat temu, gdy już mieszkałem tutaj w Toskanii, bo od roku 2006 mieszkałem i jakby cała pasja, która we mnie tkwiła gdzieś daleko, daleko w czasie, fotografii i ze sztukami wizyjnymi, właśnie tutaj miała jakby swoje boom. I tutaj zacząłem robić pierwsze zdjęcia, pomimo że jak cofnę się w pamięcią do lat, kiedy miałem 10-11, kiedy bawiliśmy się z aparatem, z Zenitem, który mój przyjaciel pożyczył od swojego brata, gdzie nawet nie potrafiliśmy jeszcze wywoływać filmów i tak dalej. Robiliśmy zabawę z tym aparatem i to była naprawdę fajna sprawa, która we mnie jakby utkwiła. To było bardzo dawno temu. Ja po prostu. Bardzo mnie bawiło to tworzenie i uwiecznianie tego momentu. No i tak przez lata jakby budowałem swoją pasję, ale nie wiedziałem do czego. W sensie grałem na perkusji, byłem, można powiedzieć, muzykiem. Pisałem wiersze. Gdzieś szukałem tej możliwości ekspresji. Właśnie tutaj, jak przyjechałem już do Toskanii, kiedy zacząłem poznawać krajobraz, ale nie w sposób taki turystyczny, tylko w sposób taki jakby osoby, która tu mieszka, zachwyciła się nią i nagle zacząłem chodzić po tych polach, oczywiście nie po drogach, bo to by było za łatwe, i próbowałem chodzić przez pola, po prostu. Wejść w pole, iść tym polem i zobaczyć coś innego niż wszyscy widzą. I wtedy postanowiłem zrobić pierwsze zdjęcie. Oczywiście kupiłem pierwszą małpkę, taką tak zwaną małpkę. Aparat, który robi wszystko z auto. I próbowałem cokolwiek, można powiedzieć cokolwiek, no bo nie można nazwać tego jakąś sztuką czy jakąś formą przekazu, bo nie byłem w stanie uwiecznić tego, co widziałem tak naprawdę. I właśnie wtedy postanowiłem, kiedy już tak bardzo mnie to denerwowało, ten brak jakby plastyki na tym obrazie, ten brak możliwości ukształtowania tego obrazu tak, jak chcę, zacząłem się zastanawiać, jak to można zrobić. Czy kupić nowy aparat,
To było oczywiście podstawowy błąd amatora, kupienie lepszego aparatu. Podejrzewam, że każdy z nas, kto zaczynał na początku, najpierw kupił jakiś tam sobie aparacik, a najpierw był aparat. I później z czasem jakby rozbudowywał swoją wiedzę na ten temat. I myśląc oczywiście, że to aparat robi zdjęcia, a nie my. No i właśnie wtedy kupiłem pierwszą lustrzankę, to był rok 2011, 9, tak. Tak, to był rok, coś koło 2011, żeby co to tak było? Mniej więcej. Tak, to był oczywiście Nikon, znaczy oczywiście, no nie oczywiście, no, ale... Oczywiście dla mnie, ja wiem, bo akurat tak się poznaliśmy na forum. Tak, tak, tak. To był Nikon i właśnie to poszukiwanie rozwiązania, na szczęście już wtedy internet funkcjonował dosyć dobrze. Ochota znalezienia rozwiązania popchnęła mnie na forum Nikoniarzy, na szczęście. I tam też się dowiedziałem, znaczy dostałem bardzo mocną krytykę po moich pierwszych zdjęciach Toskanii, gdzie jak do dziś dnia pamiętam, zostałem skrytykowany ze względu na to, że powstawiłem zdjęcie Toskanii, gdzie była takie vintage, jak ona się nazywa, drabina oparta o oliwkę. Ja zrobiłem w fajnym świetle, bo było fajne światło, zrobiłem tego zdjęcie i dostałem krytykę taką: ty mieszkasz w Toskanii, a dajesz nam zdjęcie okay. drabiny z drzewem. A ja chciałem być artystą. Tak? I dać temu jakiś sens. No, nie udało się. Tak. Po prostu odbiorcy ciebie nie zrozumieli. Tak. Tak mi się wydaje. Przekaz nie był. A to są właśnie te oczekiwania, wiesz? To powiedzmy, jeżeli powiesz Toskania, to wiele w tej chwili osób ma pola i te cyprysy prawdopodobnie w głowie. Oczywiście, no. Nikt nie ma w głowie drabiny opartej o drzewo. Absolutnie, tak. Absolutnie. Więc obstawiam, że to było właśnie te oczekiwania. Okej, nie przeszkadzam. Tak. No i to był taki początek, gdzie już jakby miałem pierwszą lustrzankę, nie wiedziałem, co z nią zrobić i chciałem się dowiedzieć czegoś więcej. No i można powiedzieć, że od tamtej pory nieustannie do dziś czegoś się uczę. I oczywiście nie o aparacie, ale o całej sztuce fotografii. No to jest sama frajda, odkrywanie tego wszystkiego, bo zawsze gdzieś jakieś zdjęcia się pojawiają, coś fajnego, zawsze chcemy, a dlaczego, dowiedzieć się, a jak to powstało, cokolwiek, bo to jest i edycja, i tak samo i kadrowania, więc wiele rzeczy nas fascynuje, nie? Oczywiście, tak, dokładnie. Nawet powiem więcej, że powinniśmy się więcej jakby porozumiewywać z osobami, u których widzieliśmy fajne zdjęcie i dopytywać się. Ja bardzo, bardzo duży odzew miałem właśnie od osób, które tam spotkałem na tym forum, które mi bardzo, bardzo, bardzo pomogły. Nie można go powiedzieć wspólny znajomy, no bo to jest osoba, którą znaliśmy wszyscy chyba, Paweł Kucharski. Podał mi kilka pomysłów, kilka rzeczy, co można zrobić w fotografii, w obróbce, czy Marek Kiedrowski, czy no, wszystkie osoby, które uczestniczyły jakby w tym forum, dały coś od siebie. To ja pamiętam, to Hubert też ostatnio też o tym wspominał, bo ja na forum troszeczkę później wskoczyłem ogólnie z tą fotografią taką typowo krajobrazową. To ja zdecydowanie później wskoczyłem i ja to nawet nieraz Hubertowi mówiłem, że ja troszeczkę z innej strony się uczyłem. Właśnie forum dawałem te zdjęcia, gdzieś tam zawsze to szło, ale gdzieś ja tej nauki gdzieś indziej szukałem, mimo tego, że... Ale może dlatego, że troszeczkę później zacząłem. Nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale tak mi się wydaje. Tak, osób tam było właśnie, dosyć, z tego co wiem, dosyć było, nawet zawsze Hubert powtarzał, że pomocny pod tym względem. W pewnym sensie, w pewnym czasie
I akurat ja w ten czas trafiłem, powiem ci szczerze, gdzie były osoby, które teraz są rozpoznawane w całym świecie. Czy Krzysztof, Krzysiek Browko, czy właśnie Marek Jedrowski, czy Paweł Kucharski, świętej pamięci. Tak, gdzie, tego nie ma. Gdzie po prostu dawali rady za free, tak? Gdzie tak. Nie było tego czegoś, że bo warsztaty u mnie, możesz przyjechać, nauczyć się. Nie, to byli ludzie, którzy tam robili to z czystej i wyłącznie pasji. Tak. I ja bardzo, bardzo dużo nauczyłem się tam. No ja Pawła udało mi się poznać, spotkać go parę razy tutaj w Irlandii, kiedy przyjeżdżał do Huberta. I też mogę powiedzieć, że właśnie on taką osobą był, taką dosyć otwartą. Ale to mi się wydaje, że to jest... Moglibyśmy się od takich ludzi właśnie uczyć być człowiekiem, bo nie każdy to potrafi, nawet jakbyśmy chcieli, to tak gdzieś w nas siedzi ten zalążek takiego innego człowieka też, nie? Więc mimo tego, ale warto zawsze ćwiczyć i próbować. Jeżeli chodzi o pytania, co ty właśnie mówisz, o zapytania się innych ludzi pomiędzy. Jednego razu ja tutaj jeździłem na plenery też z takim kolegą tutaj mieszkającym w Irlandii. W tej chwili się zajmuje fotografią ślubną. On się nazywa Tomasz Konrad. I on tutaj studiował fotografię i on mi powiedział: Rafał, jeżeli coś cię interesuje, napisz do tego człowieka. Jak ci da odpowiedź, to ci da odpowiedź. A jak ci nie da odpowiedzi, to ci nie da. Tak, ale zgadza się. Nie trzymaj sobie tego w głowie, tylko po prostu, to była taka rada. I faktycznie, napisałem do tego człowieka, nie odezwał się. Ale to jest właśnie ta rada, żeby spróbować. Jeżeli nawet, wiadomo, nie każdy chce czasami dawać wszystkie, jakby tak wiesz. Tak wiadomo. Tak, nie każdy lubi to, albo po prostu nie robi tego. Mianowicie, ale warto spróbować. Czasami możesz dostać kilka wskazówek, które będą cię na coś naprowadzały. No i wiadomo, że ktoś ci nie da wszystkiego na ręku, ale powiedzmy, dostaniesz kilka wskazówek, które mogą cię naprowadzić, i samo to, że będziesz odkrywał to, mogą ci dać znacznie więcej frajdy, niż dostaniesz wszystko po prostu na ręku, nie? Ja też miałem takiego, jakby zaprzyjaźniłem się też na tym forum z Sebastianem Kraus. Mhm. Sebastian mieszka w Szkocji i jakby on mi bardzo też jakby popychał mnie do robienia czegoś, podpowiadał mi, może nie popychał, tylko podpowiadał mi prawie na co dzień. Pozdrawiamy Sebastiana, bo prawdopodobnie on będzie to oglądał. Pozdrawiamy Sebastiana jak najbardziej. Bo cały czas jestem z nim praktycznie w kontakcie też, więc właśnie ostatnio też pisał o tym, bo się pytałem go odnośnie planowania tych materiałów i właśnie mówię, że będzie oglądał. No na pewno będzie bardzo fajny materiał, bo Sebastian ma bardzo dużo pomysłów i do powiedzenia. Dokładnie. Człowiek ma doświadczenie też. Absolutnie. Jakby pomagał mi w uczeniu się różnych, również technik, nie tyle, że fotografii, ale samej obróbki już w fotografii, bo wiadomo, że fotografia nie kończy się na zrobieniu zdjęcia w aparacie. Także tak. Sebastian jak najbardziej, będzie mi miło również go posłuchać, co ma do powiedzenia. No zobaczymy. Przejdźmy do kolejnego pytania. Mieszkasz w Toskanii, fotografujesz tam te krajobrazy i powiedz mi region, czy też pora roku, które są dla ciebie dosyć ważne. Powiedzmy, ktoś by się wybierał kiedyś fotografując Toskanię. Kiedy miałby się najlepiej wybrać? Dlaczego? Opowiedz troszeczkę, przybliż o regionie. Tak jak ty to czujesz, co dla ciebie jest
Kiedy i co dla ciebie jest najważniejsze tam przy fotografowaniu? Okej, zatem Toskania może nie pora roku, a pora dnia jest ważniejsza. Mhm. Ze względu na to, ja osobiście tu już mieszkam 14 lat i nie mam pory roku takiej jakby, która jest moja preferowana. Okej. Ze względu na to, że poznałem Toskanię jakby 12 miesięcy w roku i o każdej porze dnia i nocy. I powiem szczerze, że Toskania jest piękna prawie zawsze. Prawie. Mhm. Moim wyjątkami. Oczywiście to są warunki pogodowe, które są najważniejsze. Oświetleniowe. Mhm. Właśnie, które jakby mają wpływ na oświetlenie. Na samo światło. Mhm. Wiadomo, że w fotografii najgorszy jest brak światła, tak? No tak. Dokładnie. Więc ja osobiście, jeżeli miałbym powiedzieć o porze roku jako porze, gdzie jest najlepsze światło, przez dłuższy czas w ciągu dnia lub może nie tyle, że tylko w tych złotych godzinach, to jest właśnie wiosna i jesień. Okay. To są dwie pory roku, które są jakby najbardziej sprzyjające fotografii krajobrazu. Ze względu na ułożenie słońca, na... No to wiadomo, to są takie pory roku, w sumie to wszędzie mamy tak. Każdy z nas czeka na te wschody i zachody właśnie. Zgadza się. Na to cieplejsze światło, na te cienie takie dłuższe troszeczkę. I właśnie jesień ma swoje plusy, wiosna ma swoje plusy. Mhm. Wiosna jest jakby... Rodzi się wszystko, tak? Mhm. To jest początek narodzin roślinności, gdzie zaczyna się dziać w przyrodzie bardzo dużo. Poczekaj, Jarku, wiosna. Kiedy się wiosna zaczyna w Toskanii? O miesiąc mi chodzi. Bo każdy region troszeczkę ma tą wiosnę inaczej, nie? No tak, tak, tak. Tak, tutaj wiosna, można powiedzieć, że taki początek wiosny to jest koniec marca. Tak, gdzieś od końca marca, ostatni tydzień marca, to już zaczyna coś się dziać. Nie jest tym najpiękniejszym momentem wiosny, gdzie to się dopiero wszystko budzi. Pierwsze pączki, gdzie już są zielone liście, pomimo tego, że tutaj i tak jest bardzo zielono już dużo wcześniej. Natomiast tak najładniejszy, najpiękniejszy moment w roku to jest koniec kwietnia, połowa kwietnia, to też jeszcze zależy od roku, jaka zima była. Czy była deszczowa, czy była sucha, czy już zaczynają te pączki i te listki pierwsze się pokazywać. Bo warunki jakby poza tą roślinnością, typu mgły, gdzie są bardzo tak, jakby fotografie z mgłą toskańską są bardzo pożądane i jakby bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie tylko po te mgły. Właśnie jest tak wcześniejsza wiosna, nie ta późniejsza, bo w tej późniejszej, gdzie już zaczyna być trochę już za ciepło, gdzie nie ma tej różnicy temperatur, między nocą a dniem, wtedy mgły już tak nie występują. Dlatego mówię o wcześniejszy, ten przedział ostatni tydzień kwietnia, maj, no może nawet kwiecień. W kwietniu można prawie codziennie spotkać mgły o wschodzie słońca. Super. To chciałem powiedzieć wcześniej na temat, że nie pora roku, a pora dnia. Tak, ja osobiście preferuję wschód słońca.
jako porę dnia do fotografowania. Nie zachód słońca, tylko wschód. Ze względu na to, że zachód słońca, pomimo tego, że jest łatwiej do sfotografowania, więcej osób jakby uczestniczy w zachodzie słońca, ale jest też, dla mnie osobiście, jest częścią dnia, gdzie już jesteśmy zmęczeni. Już jesteśmy bardziej nastawieni na odpoczynek. A nie masz tak czasami, że jak jesteś o wschodzie, ja też preferuję wschód słońca, nie masz tak, że jak jesteś o wschodzie słońca, to ta cisza daje tą wyjątkowość, bo praktycznie jest mało ludzi, to wszystko, czasami ptaki się budzą i to wszystko gdzieś takie jest świeże. Tak, tak. Właśnie o to chodzi, że nasz umysł po tym, jak się obudzimy i jedziemy na ten wschód słońca, na pole, czy gdzieś, gdzie się rozstawiamy z aparatem, nie myśli o niczym innym. Praktycznie budzi się ze snu i jest w fazie po przebudzeniu, czy, bo niektórzy całą noc siedzą na miejscu, gdzie ma robić zdjęcie o wschodzie słońca, ale nie ma tych myśli po całym dniu, nie ma co zrobiłem źle w ciągu dnia, albo co zrobiłem dobrze, albo co muszę zrobić, tylko po prostu wstaję, przebudzam się i widzę, wow, widzę ten krajobraz, który pokazuje nam się z jak najpiękniejszej, a jeszcze jak trafimy w najlepsze warunki świetlne, świetne, no, oczywiście. Jak trafimy na te najlepsze warunki, gdzie mamy pięknie spadające słońce, piękne mgły, gdzie te światło się układa na tych polach, maluje nam wszystkie te detale, no to jest właśnie to, co chciałbym, żeby mnie budziło codziennie, no. Tak? To jest to, co... Już mi ślina cieknie. Ale to jest... Także jeżeli chodzi o pory, to porę dnia, a nie porę roku. Bo jeżeli trafimy na fantastyczny, możemy trafić na fantastyczny wschód słońca o każdej porze roku praktycznie w Toskanii. Okej. Okay. Czyli powiedzmy, jak ktoś przyjeżdża na wakacje latem, wciąż ma szansę na fajne zdjęcia. Oczywiście, bardzo, bardzo. Ja moje najlepsze zdjęcie, jedno z, może nie najlepsze, może pierwsze z najlepszych zdjęć, jakie zrobiłem, to był, pamiętam jak dzisiaj, bo to było również z moim takim dobrym znajomym Grzesiem Lasockim, gdzie weszliśmy na jakieś pola, w ogóle nawet nie tak poszliśmy, droga prowadziła, szliśmy i to był sierpień 2011 roku, gdzie jeszcze jakby no miałem ten pierwszy aparat, który nie mógłby mi dać tak wiele, a co się okazało, później jak wróciłem do domu i zacząłem siedzieć nad tym zdjęciem chyba z tydzień czasu, żeby to zdjęcie jakkolwiek wyglądało. Nawet nie wiedziałem, czy ono się komukolwiek będzie podobało. No wyszło genialnie. I to były właśnie wakacje. Gorąco jak normalnie my tam... W nocy było gorąco. Ale właśnie wschód słońca nam dał to, że nie było tej takiej gęstości powietrza bardzo... bardzo niepożądanej, bo czasami jest tak gęste powietrze w lecie, że no, nie widać na... Po prostu zaduch, jak to mgła, hejs, u nas się to mówi hejs. To jest taka zawiesina. Taka mgła, taka para wodna gdzieś tam i to właśnie tak. U nas też jest, jak mamy dosyć długo ciepło, to w Irlandii też jest że... No, musimy tutaj siedzieć. Tutaj jest bardzo często długo ciepło i jest bardzo wilgotno. Wschód słońca po chłodnej nocy po prostu pozwala na to, że te powietrze jest rzadsze, tak? I jest szansa coś upolować. Super. Także jeżeli chodzi o pory, to raczej pora dnia niż pora roku. Oczywiście, jeżeli przyjeżdżamy nie wiem, z daleka i chcemy najlepszą porę roku, to najlepsze pory roku to są wiosna i jesień. Wiosna, zieleń, piękna zieleń, fajne mgły. Można trafić
I to jest bardzo dobra pora roku. A jesień, brązy, żółcie z zielenią i też fajne mgły. Super. Dobrze wiedzieć. Tak, to są takie dwie pory roku, gdzie jakby no, są bardzo wskazane i w których osobiście też robię warsztaty. Mhm. Super. Pewnie do tego przejdziemy później. Okej. Okay. Jarku, kolejne pytanie takie, jak już rozmawiamy o tej Toskanii, to czy mógłbyś przybliżyć komuś, kto się wybiera do Toskanii odnośnie obiektywów ogniskowych, jakie najlepiej powiedzmy zabrać, aby, no wiesz, ktoś może wziąć, a wezmę 24-70, mówię tu o pełnej klatce, czyli na kropa będzie 17-55 mniej więcej, taki uniwersalny i coś pewnie wyjdzie. Czy wyjdzie, czy lepiej powiedzmy... Masz coś do zasugerowania. Więc powiem tak. Osobiście jestem zwolennikiem używania tego, co mamy. Mhm. Czyli mam taki, tego używam. No, nie blokuje, nie może nas blokować sprzęt. Blokuje nas tylko nasza wyobraźnia. Niemniej jednak, Toskania jest piękna, tak piękna i ma tyle tych pięknych obrazów w małej przestrzeni, że ja osobiście lubię wycinać te obrazy, nie łączyć się w całość, ze względu na to, że to zaczyna się robić taki chaos, za dużo tego wszystkiego. Nie tyle, że chaos, a za dużo. To tak jak z jedzeniem czegoś. Mhm. Jak nawrzucasz wszystkiego do talerza, to nagle zacznie słabo smakować. Dokładnie. Jeżeli to wyciągniesz i na część po kolei będziesz jadł, wtedy będzie smakowało to o niebo lepiej. Mhm. I tak samo jest w Toskaniu. Ja używam bardzo często obiektywu 70-200. I powiem szczerze, że 95% moich krajobrazów, może nawet więcej niż 95%, to są zdjęcia robione właśnie tym obiektywem. 70-200 lub dłużej. Mm-hmm. Okej, okay, to jest dosyć, powiem, klarowne dla kogoś, kto by się wybierał, jaki przedział mniej więcej mógłby się spodziewać, aby to, co właśnie mówisz, nie mówimy, nie zabieraj innego obiektywu. Na pewno warto mieć, bo wszystko zależy od tego właśnie, jak sobie w głowie ułożymy i wstaniesz i powiesz, o, tu by się przydał szeroki kąt, bo akurat coś widzisz. Zabierz. Powiedzmy, że ktoś tam coś ma, więc na pewno, ale warto, tak jak Jarek wspomniał, mi się wydaje, że warto się skupiać właśnie tak na kompresji obrazu, czyli powiedzmy, skupiasz się na danym obrazie, że masz go czystego, właśnie wyciętego z całości, bo właśnie to jest to, co na początku mówiłeś. Wiele osób robi zdjęcia, a później patrzy na to zdjęcie i to nie jest to samo, co on widział. Tak, zdecydowanie. I właśnie mi się wydaje, że ta kompresja, czyli to zoomowanie gdzieś tam, może pozwolić wyciągnąć coś, bo nasze oko się skupia na czymś, ale do tego jeszcze jest dookoła wiele innych rzeczy. I później na tym zdjęciu patrzymy, o, to nie jest to w sumie, co widzieliśmy. Tak sobie. Nawet nie to jedno, ale jest jeszcze jedno. To nie jest to, co oczekiwaliśmy. Też, no. Bo wiele, bardzo, bardzo dużo zdjęć, te, które widzimy, jeżeli szukamy, to są zdjęcia właśnie robione długo ogniskowo. Mm-hmm. I później stwierdzam, ale to nie tak. Nie, to tak, tylko że ty masz inną wyobraźnię ze względu na to, że już tą wyobraźnię sobie gdzieś wyklepałeś, przeglądając zdjęcia to skanę. Tak. Można robić szerokim obiektywem, ale trzeba być świadomym tego, że będzie
przesyt, albo po prostu coś ci umknie takiego, co byś zauważył długoogniskowo. Tak, i naprawdę jest takich, takich, jak to się mówi, niuansów, takich wisienek na torcie jest bardzo dużo tutaj. Mi się wydaje, że właśnie patrząc właśnie w twoje portfolio, patrząc na te zdjęcia, które masz wykonane, to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, o tych długich ogniskowych. Ty skupiasz się i twój wzrok nie lata po całym zdjęciu, po całym obrazie. Jakbyś miał szeroki kąt, to pewnie każdy by patrzył na wszystko, ponieważ mamy wszystko w kadrze i wszystko nam się podoba, jasne, ale nie mamy tego kadru, który skupia na siebie właśnie ciebie, tego widza. I to jest może tym kluczem właśnie, jeżeli chodzi o długie ogniskowe. Właśnie... Wiesz co, to jest jeszcze ta stara szkoła, gdzie uczono, jak krajobraz, to szeroki obiektyw. Mm-hmm. Tutaj wszędzie. Się czasy zmieniły od pewnego czasu, gdzie właśnie krajobraz, jednak długi obiektyw, długa ogniskowa jest wskazana. Mi się właśnie wydaje, żeby też troszeczkę zależy od regionu, gdzie się jedzie na zdjęcia. To, co ja też zauważyłem, że wszystko zależy, gdzie się jedzie. Bo powiedzmy, ja, mówiąc o moim podwórku, czyli o Irlandii, długie ogniskowe, no to jest u mnie może z 10% zdjęć, jakie mam w portfolio, a reszta to jest na szerokim kącie. Więc obstawiam, że to jest ukształtowanie terenu, aczkolwiek uważam, że, i to jest moim błędem też, staram się cały czas po sobie powtarzać, że się poprawię, bo mianowicie na długą ogniskową tu w Irlandii jest mnóstwo kadrów. Tylko może dla mnie one są troszeczkę takie za spokojne, ponieważ co mam na myśli? Mianowicie takie kadry angielskie typowe. Płoty, drzewko, zielono. Wiesz, o czym mówię? Jasne. Łąka, jasne. Pola. Więc to są kadry właśnie na długie ogniskowe. Idealne. I mi się wydaje, tylko właśnie ja sobie zawsze powtarzam, że jest tyle i jest wokoło, jest dosyć blisko, a ja zawsze gdzieś ganiam, bo ja lubię, no nie wiem, ruch, lubię dynamikę może na swoim zdjęciu, a te są zbyt może spokojne, statyczne. Ale ja ci powiem jeszcze, podpowiem ci może pomysł na zrobienie zdjęcia z długoogniskową. Mhm. Zrób długoogniskową, ale panoramy. Też robiłem, jak byłem w Kanadzie, to trzepałem na 200 mm, trzepałem... I panorama. Ponad 160, prawie 200 megapikseli mam, wiesz, w pionie leciałem, robiłem góry. I wiesz, jak zmienia się, zdecydowanie się zmienia punkt widzenia. Tak. Bo jesteś bardzo blisko, masz ten krajobraz spłaszczony, ale masz go na panoramie, czyli tak, masz go jest dosyć szeroki. Tak, to jest nawet o tym ostatnio z Hubertem rozmawialiśmy, bo on dosyć dużo robi panoram i on też właśnie mówił, że do panoram trzeba się troszeczkę przyzwyczaić to oko do szerszego, powiedzmy, aspektu widzenia tego kadru, nie, że to tak można ująć, ale to masz rację, to fakt, że no... Tak, nawet taki krajobraz, nawet to, o czym teraz ty mówisz, jak sobie wyobrażam te pola tutejsze, te płotki, no z panoramą pewnie będzie to na pewno. Słuchaj, to jest taki fotograf angielski, z którym chyba się niedawno widziałeś, David Norton. Nie, ja się z Davidem Nortonem jeszcze nie widziałem, ale nie mogę. Ja się widziałem z Adamusem. A, okej, okay, Adamus. Nie, to David Norton, ale tak. Nie, kto... Ktoś z Davidem Nortonem ostatnio jakieś zdjęcie widziałem. Mniejsza z tym. Wiemy, o kim mówisz. To jest fotograf, od którego jakby nie uczyłem się, ale mam jego album ze zdjęciami, które są przepiękne. Tak. I to są zdjęcia głównie panoramiczne. On używał aparatu analogowego Agfa czy Fuji. Jest taki Fuji. Jest taki... Fuji, który jest panoramiczny. Tak, to jest Fuji. I on używał właśnie tego aparatu. No są zdjęcia Anglii piękne. Mhm. Piękne. I to są zdjęcia panoramiczne. Ja właśnie w tych panoramach jego bardzo mi się podobały te panoramy. Tutaj w Toskanii robienie panoram pewnie ma jakiś sens. Pewnie jakby... trochę posiedział przy tym, jakbym miał trochę więcej czasu, to
to kilka fajnych panoram można było wyciągnąć. Natomiast to robienie zdjęć krajobrazu Toskanii długo-ogniskowo jest jakby bardziej... Ty bardziej widzisz detal krajobrazu, których jest mnóstwo w Toskanii. Jest tak dużo, że po prostu wiesz... Czyli w krajobrazie może wyodrębnić ten krajobraz do tego zdjęcia. Tak. W całym zamieszaniu tej słodkości wybierasz tego cukierka, który cię za bardzo nie zmęczy tą słodyczą. Tak. I powiem ci, że no, jak to się mówi, dla każdego coś dobrego. Jasne. Tak? Tutaj od czy drogi, czy domek jakiś, czy drzewko, czy drzewa, czy grupka drzew, czy pojedyncze drzewo, czy drzewa przy drodze, czy winnice, czy wszystko. Wszystko jakby, oczywiście co się wiąże w naszej wyobraźni z Toskanią, tutaj znajdziesz, i to też nie na nie tak wielkim obszarze, że nie wiadomo ile set kilometrów byś musiał od jednego miejsca do drugiego jakby się przemieścić. Także zacząłem na początku fotografować czymś szerszym, ale odkąd zapiąłem pierwszy 70-300 mi się wydaje wtedy, i to jeszcze na kropie, to od tamtej pory robię zdjęcia krajobrazu. Tak, to jest tak. Wiem, gdzie się pomyliłem, gdzie brakowało mi tej wiedzy. Tak? No to jest to doświadczenie, które z czasem gdzieś zdobywamy, ale musimy to też odkrywać. Albo ktoś nam pomoże, albo musimy sami też odkrywać właśnie. Na własnych błędach się uczymy. Oczywiście. I właśnie tak jak rozmawialiśmy na początku, że to dopytywanie ma sens. Jasne. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jakby nikt się nie urodził alfą i omegą. Oczywiście, to prawda. Zawsze gdzieś ta wiedza, każdy z nas gdzieś tą wiedzę wie, że to nawet z Hubertem też powtarzaliśmy, że gdzieś ktoś, jednym przychodzi łatwiej, drugim troszeczkę trudniej, ale zawsze jest ta praktyka, żeby zawsze musimy sobie gdzieś coś wyćwiczyć, podpytać. Zawsze ktoś, ja mówię, zawsze mieć dobrego kolegę, którego się czasami można podpytać coś więcej, jak się da, a jak nie, to można zawsze, tak jak mówię, wysłać maila do kogoś nawet i po prostu się zapytać. Dokładnie. To nic nie kosztuje nas, poza tym, że wyślemy, albo ktoś da odpowiedź, albo nie. I tyle. Zawsze możemy zapytać też inną osobę. Tak. Jakby, jest wiele dróg do dojścia do tego, ale nie zamykać się, bo ja wiem to i to jest tak. Mhm. Ja osobiście ciągle się uczę o fotografii czegokolwiek. Ciągle się uczę o fotografii czegoś nowego. Jak większość chyba z nas, bo to jest non-stop, coś się pojawia, coś co nas interesuje albo zafascynuje i to idziemy. To jest pasją, aczkolwiek u mnie ta pasja zamieniła się na pracę. Ja pracuję jako pełnoetatowy fotograf i robię to na co dzień. Do tego chyba wrócimy jeszcze, nie? Okej. Mi się wydaje. Więc to by było chyba do tego pytania tyle i przejdźmy może właśnie do kolejnego. Okej, zacząłeś, Jarku, odnośnie wspominać o właśnie zawodowej stronie swojej pasji, że jesteś fotografem. Czy zajmujesz się poza krajobrazem innymi stylami fotografii, czy też ta pasja właśnie, czy to, co robisz, to są krajobrazy? Przybliż nam może? Więc fotografia krajobrazowa też przynosi mi dochody. Aczkolwiek nie jest jakby... Stałym źródłem? Tak, tym pierwszym podstawowym źródłem. Do tej pory, do tej pory, kiedy pracowałem jakby na co dzień, zajmowałem się fotografią wnętrz i architekturą. Czyli całkiem troszeczkę inny styl. No, zdecydowanie inne obiektywy. Tak. Inaczej, to też musimy oko, na pewno do tego oko też musimy wytrenować, żeby... Absolutnie. Tak.
ale to jest jakby, no, fotografia, podstawy fotografii są jedne. Umówmy się w ten sposób, że fotografia ma swoją podstawę, której my kiedyś od początku się uczymy i to jakby daje możliwość później rozwinięcia. Jeżeli chcesz pracować jako fotograf, to jest tobie już bardzo, bardzo łatwo, jak już masz tą pasję i pasja jakby nauczyła, sama pasja dała ci możliwość nauczenia się tych podstaw, tej bazy. Także później już w fotografii jest dużo łatwiej iść jakby do przodu i budować obrazy na co dzień. To jest tak, jak ja czasami powtarzam w swoich filmach, że powiedzmy, jeżeli ktoś zaczyna swoją pasję fotograficzną, zaczyna, coś by chciał, kupuje aparat i będę robił zdjęcia. Ale mi się wydaje, że na samym początku fajnie by było się skupić na jednej rzeczy, po to, żeby za dużo informacji nie mieszało ci się w głowie, a jak już, powiedzmy, masz już to opanowane, tak, powiedzmy, jest w twoim przypadku, można spokojnie spróbować czegoś innego przeskakiwać, bo to jest całkiem inne wypracowanie oka. Więc jak ktoś, nie wiem, zaczyna i będzie robił to, to i to i to, to będzie ciężko. Ciężko, bardzo ciężko. Szczególnie, że teraz wszyscy chcą już teraz jakieś... Więc dlatego też właśnie tak mi się wydaje, że właśnie warto mieć to doświadczenie. Wiesz, jak twój aparat współpracuje, wiesz, jakie ma ograniczenia. Spokojnie możesz skoczyć coś innego i się kształcić w tym kierunku w międzyczasie. Bo tak samo się kształcić jak w krajobrazie, tak jak wspominałeś. I tak samo w tej chwili możesz w innym kierunku próbować się kształcić w całkiem innym stylu, co tobie to całkiem nieźle wychodzi. Dziękuję. Tak jak mówisz, że te podstawy naszej wiedzy o fotografii należy, i tu zgodzę się tutaj z tobą, że od jednej części, od jakby jednego rodzaju fotografii zaczynać, wtedy jest bardzo, bardzo łatwo jakby sprawy techniczne opanować. I budowę kompozycji, budowę zdjęcia, czy zwracania na światło, na to, jak zbudować, właśnie rozstawić to światło w całym obrazie. A później, jeżeli tak jak ja, zaczniesz już pracować jako fotograf, jest ci bardzo, bardzo łatwo, aby douczyć czegoś w innym rodzaju fotografii, niż jakbyś miał uczyć się wszystkiego naraz. No dokładnie. Zdecydowanie jest łatwiej. Dokładnie, to jest to. I fotografia wnętrz, tak? To jest tak. Inny styl, tak? Generalnie fotografia, znaczy powiedzmy tak, fotografia wnętrz, fotografia komercyjna. Okej. Okay. Czyli wszystko, co jakby wiąże się ze sprzedażą i tak, chodzi o sprzedaż generalnie, fotografia, która sprzedaje. Najważniejsze, że się w tym rozwijasz, że to przynosi coś, że jesteś fotografem, mimo tego, że nie jesteś fotografem krajobrazowym, nazwijmy to zawodowo, ale tak. Wciąż w tym siedzisz i w tym się rozwijasz i to ci przynosi profity i to jest szacun. Tak, też jestem bardzo z tego zadowolony, że mając pasję, już gdzieś wyrobioną, już gdzieś ta pasja we mnie była przez lata, miałem taką możliwość, bo nie zawsze jest taka możliwość oczywiście, gdzie mogłem zacząć pracować jako fotograf. Mhm. I tutaj też ja to nazywam bardzo dużym szczęściem, że mogłem jakby w fotografii znaleźć moją pracę. Mhm. No, to tak, to fakt. No. Bo to był czas, gdzie moją dotychczasową pracę straciłem i miałem aparat, umiałem już zdjęcia robić. Ludzie zaczęli mnie prosić, czy mógłbym im zrobić zdjęcie tego lub tamtego. Więc to zrobiłem. No, zacząłem się uczyć, jak robić te zdjęcia. Mhm.
I jakby mając już możliwość zaczęcia pójścia w tym kierunku, już zacząłem brać pieniądze za to, tak? No i super. I chwała ci za to. I powiem szczerze, że do dziś dnia siedzę przed komputerem i pracuję nad zdjęciami. Pomimo, że jesteśmy w kwarantannie i nie możemy wychodzić. Tak, czasy są takie, jakie są, to prawda. Tak. Ale fakt, no to prawda. I wciąż jest coś na tych dyskach, żeby coś pokazać. Nie? A, jest tego tyle, że... Dokładnie. Zawsze warto mieć trochę więcej niż mieć dwa za mało albo jednego za mało. Nie? Oczywiście. Wiesz, no generalnie fotografia moim zdaniem nie ma limitu. Jedynym limitem jest nasza wyobraźnia. Tak. I w fotografii można robić bardzo dużo, nawet nie wychodząc z domu. Mm-hmm. Tak, dokładnie. No w tej chwili zresztą social media i te internety, to wszystko grzmi bardziej. Właśnie co robić w domu, żeby zabić czas, kiedy wszyscy jesteśmy właśnie zamknięci, nie? Mm-hmm. Więc kreatywność zazwyczaj, albo możemy się uczyć, albo możemy fotografować i oczywiście, się uczyć. Oczywiście. Nauka. Ja powiem szczerze, że ja się w szkole tyle nie uczyłem, co się uczę w fotografii. Dokładnie, tak. Więc no to właśnie to jest ta pasja. Bo pasja też jest tak, że to rozwijanie, że chcemy się rozwijać, chcemy dążyć do czegoś i to o wiele łatwiej nam przychodzi. A im więcej czasu poświęcimy na to, tym więcej wróci do nas z profitami. No też wiadomo, że z kartki rzecz przeczytana musimy później wypróbować to gdzieś w praktyce, bo... Absolutnie. Bo to też musimy wyćwiczyć, nasze oko musi wyłapać te kadry, to o czym powiedzmy rozmawiamy, czy jest napisane w książce, czy też... O czym nawet ty wspominałeś, o tych krajobrazach, o tym długiej ogniskowej, o tym, co była mowa, więc... Dopóki tego sam nie sprawdzisz, to... Tak, to nie poczujesz. Musisz to złapać, poczuć. Może za pierwszym razem, w pierwszy raz ktoś pojedzie w plener, nie wyjdzie, ale za drugim, za trzecim, tak. A tam Jarek coś kiedyś wspominał i zrobi pach, jest, i zrobi jedno zdjęcie i wtedy złapie zajawkę na długie ogniskowe i... I tutaj właśnie chciałbym wtrącić a propos moich warsztatów, które robię tutaj w Toskanii. Ja uczę ludzi w krajobrazie. To znaczy, my nie zaczynamy pierwszy dzień, siadamy przed komputerami, ja pokazuję swoje zdjęcie, jaki to ja jestem super... Fotograf. Tak. Nie, my jedziemy w pole, bo wszyscy jesteśmy jakimiś fotografami, wszyscy mamy jakąś wyobraźnię. Jasne. Jedziemy w pole i pierwsze, co robimy, to zdjęcia. Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. My możemy być teoretycznie mega gwiazdorami, ale jeżeli nie mamy techniki wyrobionej w praktyce, ciężko to może nie zadziałać. Mhm. Ciężko z tą spójność, zawsze praktyka. Ale praktyka to jest wszędzie, i w zawodzie, i w szkole. Wszędzie. Więc absolutnie. Ta wiedza zawsze też musi gdzieś przejść na praktykę, więc ten okres jakiś taki... tej nauki papierowej musi też przejść na okres praktyki i wtedy to wszystko gdzieś zaczyna nam trybić i to zaczyna wychodzić. No ale niestety musimy wstać te kilka poranków, się nie wyspać, czy iść na zachód, próbować jakkolwiek. Ale to jest właśnie to jest, żeby odkrywać, uczyć się i to przyjdzie z czasem po prostu. Tylko musimy chcieć. Absolutnie. Nie zniechęcać się. Też się nie zniechęcać, nie? Nie, nie można się zniechęcać. No, bo... W każdej dziedzinie, ale ja tutaj wspomnę o fotografii, jaką ja przeszedłem drogę, powiem, to właśnie nie była droga nigdy ta. Mhm. Ta droga była bardzo sinusoidalna, tak. Tak, dokładnie. Były wzniosy i upadki, bardzo często, bardzo gęsto, ale to nie na tym polega, żeby to zostawić, bo to jest pasja. To jest to w fotografii, że po prostu nigdy nie dostajemy tego, co byśmy chcieli, tylko dostajemy absolutnie to coś nieoczekiwane. I to jest właśnie to najlepsze, nie? I to doceniamy. Tak. Dokładnie. To tak jak ty wspomniałeś, że to, co dostaniemy, bo możemy oczekiwać naprawdę wiele, a może być różnie. Krajobraz nie jest... Nie jest, jak to się mówi, setem fotograficznym, gdzie mamy ustawione światła z każdej strony i nic nie może pójść źle.
krajobraz, jesteśmy uzależnieni od natury i to, co dostaniemy, tak? Tak, dokładnie. Znaczy... Także w fotografii i chyba, i to jest najpiękniejsze może nawet, po jakimś czasie człowiek w końcu rozumie, że nie samo oczekiwanie, ale to, co dostaniemy, jest tak, najfajniejsze. I najciekawsze. I później te zdjęcia też edytujemy z takim smakiem, z taką pasją, bardziej się do tego przykładamy. Powiem ci, może to dziwnie zabrzmi, ale jak byłem w Kanadzie i praktycznie jak przyjechałem z powrotem do Dublina, do Irlandii, to z Kanady może zrobiłem kilka zdjęć, pokazałem, a resztę najfajniejszych zdjęć, których jeszcze mam dużo, mam ogrom tych zdjęć, nie edytowałem, czekałem, aż się spotkam z Adamusem, bo chciałem się dowiedzieć bardzo dużo to, co on przekazywał, wiesz, te informacje odnośnie edycji i tak dalej, więc to jest właśnie to, że miałem takie zdjęcia, wykonałem fajne zdjęcia i nie chciałem tego za bardzo, mimo tego, że to jakoś ta edycja mi wychodzi, ale nie chciałem tego schrzanić jakoś, że tak się wyrażę, chciałem pokazać coś, co może właśnie się nauczę, coś, co zobaczę, podpatrzę, coś, co może mi jeszcze lepiej pokazać ten krajobraz w tej chwili, niż przed tym, zanim go spotkałem, powiedzmy. Więc, jasne. Więc tak mi się wydaje, że to też właśnie te krajobrazy i to poświęcenie później do tej edycji, to też jest właśnie takie coś, co daje nam satysfakcję. O, zrobiłem fajne zdjęcie, dzisiaj był piękny wschód albo zachód, ale soczyście i wiesz, już się nie możesz doczekać, nie? Ja powiem ci szczerze, że do zdjęć czasami podchodzę w podejrzeniu do nich. No u mnie to czasami, strasznie leżą. Czasami wrzucę sobie do przejrzenia te zdjęcia. Jak któroś jest naprawdę wybitne, to jest szansa, że je obrobię, czy popracuję nad nim natychmiast. Mhm. Ale jest bardzo, bardzo dużo zdjęć, które są obrabiane czasami nawet po roku. Ja mam tak, że ja czasami zaczynam i to zdjęcie odstawiam i praktycznie o nim zapomnę. I tak jak teraz mamy taki okres czasu, przeglądam. O, to jest fajne, ale nie mam pomysłu. Dobra, to zostawię jeszcze, nie? I po prostu gdzieś tak mam. Nawet jak powiem ci, jak ja wyedytuję zdjęcia, to u mnie one jeszcze leżą takie JPEG-i, takie wiesz, podglądowe na komputerze z tydzień, dwa na nie patrzę i się zastanawiam, czy to już jest gotowe do publikacji, nie? Więc... Tak, właśnie to takie... Dojrzewanie. Tak. Tego zdjęcia. Tak, niektóre są zdjęcia, które muszą dojrzeć. Tak, bo są zdjęcia faktycznie, tak jak mówisz, że czasami robimy takie zdjęcia, że gdzieś coś tak i się po prostu podoba, a czasami jest tak, że chcesz poświęcić więcej czasu i no i tak powiedzmy kontrolujesz, chciałbyś pokazać w sumie jak z najlepszej strony to zdjęcie, jeżeli publikujesz, to mieć tą pewność, że zrobiłeś wszystko, że będzie wyglądać najlepiej. Tak. Zdecydowanie się zgadzam z tym, bo u mnie to samo się bardzo często działo, gdzie jakieś pliki odnajdywałem po jakimś dłuższym czasie, co zapomniałem. Ja też tak myślę, o kurczę, zapomniałem o tych zdjęciach, przecież ja je mam. I tak. Siadałem i wychodziły naprawdę perełki czasami z tego. Jest to podobnie mam, więc cię rozumiem. Nawet ostatnio rozmawiałem z Hubertem i pokazywałem mu screeny, mówię, ty zobacz, mówię, tak teraz sobie przeglądam, mówię, tak zwaną szufladę, mówię, ty zobacz, mam z 2014, zobacz jakie zdjęcia jeszcze nie zrobione czekają, nie? Dokładnie. Ja też wracam na przykład do zdjęć tych starszych, które już były raz edytowane, czy może coś bym potrafił lepiej zrobić, czy teraz już mając wiedzę, tak, którą się ciągle uczymy, czy te zdjęcia nabrałyby innego szlifu? Tak, może. Wiem, też ćwiczyłem, też to robiłem tak, żeby portfolio w miarę wyglądało jednolicie, żeby nie było widać może też tej różnicy, bo widać tą różnicę, to nawet, ale to chyba każdy przechodzi, że zrobisz dzisiaj zdjęcie,
obrobisz, a za rok albo za dwa lata powiesz, o czym ja myślałem, nie? Bo powiedzmy, poznałeś coś nowego, nowe techniki, czy no tak. upływa jakiś czas i zawsze, może już nie teraz na tym etapie, ale może na troszeczkę wcześniejszym, jak byliśmy, to właśnie jak się porównuje te starsze zdjęcia, o czym ja myślałem, jak ja edytowałem to zdjęcie, nie? Ale to jest właśnie, to jest ta praktyka i wiedza. Ale powiem ci szczerze, że moje pierwsze podejścia do obróbki zdjęć krajobrazowych chyba więcej czasu poświęcałem. Mhm. I te zdjęcia są zupełnie inne, mhm, niż teraz, które teraz robię. No, mi się wydaje, że ja też tak więcej edytowałem, a teraz więcej czasu praktycznie zdjęcie leży na dysku, gdzie daje odpocząć oczom, niż sama jest ta edycja, poświęcony czas, powiedzmy, na edytowanie. Kiedyś mi się wydaje, że też, bo ja bardzo dużo właśnie o tych Luminosity Mask, to wszystko, więc tego się uczyłem, mnóstwo tych informacji było i tak naprawdę po półtora roku czasu ja dopiero to wszystko zrozumiałem, jak to zdjęcie mogłoby idealnie wyglądać. Powiem ci, że teraz to ja tylko podstawy pamiętam z tego. Jakby ktoś mnie się zapytał, ja tylko z panelu korzystam. Teraz jakby się mnie ktoś zapytał, jak mam to utworzyć, nie wiem. A wtedy wiedziałem różne rzeczy, triki i w ogóle byłem ach i ach mądry, może aż za bardzo mądry. I w tej chwili wiem, powiedzmy, wiem, jak te techniki wykorzystać, mhm, ale jakbym miał je zastosować tak, wiesz, manualnie, to pewnie bym tego nie zrobił już teraz. Ale mówię, ale pamiętam, wiem jak to wykorzystać w swoich zdjęciach, więc tak mi się wydaje, że to rozwijanie się też jest dosyć takie... Ja trochę inaczej do tego podchodziłem, wiesz? Ja chciałem dojść do jakiegoś efektu, nie mając pojęcia... Znaczy ja się uczyłem na tych zdjęciach i później coś mi wychodziło. Pokazywałem te zdjęcia, osoby, które mi podpowiadały, czy było ok, czy nie, bo też jakby nie byłem pewien tego efektu. Później mówię, o super, zarąbiste, jest ok. I już nie pamiętałem, jak ja tu doszedłem do tego. Gdzie teraz nie mogę sobie na to pozwolić, teraz muszę dojść do tego samego efektu za każdym razem, jak obrałem zdjęcie. Natomiast powiem ci szczerze, że te pierwsze moje zdjęcia, które jakby miały jakiś w dużej publice oddźwięk pozytywny, nie mam pojęcia, jakie obrobiłem. Nie powiem szczerze, nie wiem, jak to zrobiłem i teraz nie dojdę do tego. Nawet nie mam pojęcia. Ale wiesz co, jest jeden plus tego wszystkiego, że spędziliśmy kiedyś dużo czasu nad edycją zdjęć. Spędzaliśmy. To nam pozwoliło również poznać program do edycji zdjęć bardzo dobrze. To czasem... To jest też nasz... proces taki odkrywczy też, bo to musimy odkrywać też ten program, jakie daje możliwości. Tak, porównując to do jakiejś innej formy artyzmu, to jak jest w malarstwie pędzel, to właśnie są programy graficzne. My musimy się nauczyć obsługi tego, czy pędzel szeroki, czy pędzel wąski, czy chcemy dać, nie wiem, inne pociągnięcie, czy ma być gęściejsze, czy ma być rzadsze. Tak samo fotografii, musimy się nauczyć obsługi narzędzia. Tak. No bo to jest narzędzie. To są narzędzia, które musimy wiedzieć, jak wykorzystać, bo to, że wiemy, że one są, to wszyscy wiedzą, nie? Że jest coś takiego, ale jak już wiesz, jak to wykorzystać, to jest właśnie też to coś, co powiedzmy, bierzesz to narzędzie i spróbujesz sobie, ja kiedyś pamiętam, jak zrobiłem na YouTubie pierwszy chyba tutorial z Lightrooma, który używałem korekty lokalne, tylko do edycji zdjęcia. Nie używałem prawego panelu w ogóle. Co ludzie później, wiesz, mnie zjechali za to, że o wiele łatwiej można zrobić po prostu, wiesz, suwakami. No jasne, że można, ale chodziło o to, żeby pokazać, że się da i w ten sposób możesz się nauczyć programu, jak jego wykorzystywać, jego możliwości. Bo wiele osób tylko prawy panel, pyk, 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 a później nic nie wykorzystuje i no niby znasz program, a jego nie znasz do końca, jego możliwości, więc... No tak, mi się to wydaje, tak jak jest to ćwiczenie z używaniem presetów, tak?
wiesz, że coś się dzieje, ale nie wiesz dlaczego to się dzieje. Tak, nie wiesz, w którym miejscu to się zadziało i później masz, no ale wyszła kaszka, no i wiesz, nie? Jak wiemy, nie wiesz, gdzie tu cofnąć i co poprawić. Dokładnie, tak? Dokładnie, to więc to jest właśnie to. Przejdźmy, Jarku, do kolejnego pytania, takiego może o plany jakieś na przyszłość, czy masz jakieś związane z fotografią, czy jak to wygląda u Ciebie? W przyszłości planuję dalej żyć z fotografii i uczyć fotografii. Organizuję warsztaty przynajmniej dwa razy w roku tutaj w Toskanii. Oczywiście wszystkich zapraszam na nie, jeżeli chcą poprzebywać ze mną i w krajobrazie Toskanii przez tydzień czasu. Na pewno warto. Oczywiście mając prawie na dotyk całą tą otoczkę, bo krajobrazy podczas warsztatów to nie jest jedyny jakby punkt. Jest jeszcze oczywiście bardzo dobre jedzenie i dodatek wina do tego. Toskańskiego. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle i też smakuje bardzo dobrze. Wyobrażam sobie. Także to jest taka jakby krótka przyszłość. Ja mam nadzieję, że fotografia jakby będzie ze mną przez całe życie i to są moje plany. Nie planuję krótko jakby na krótkiej drodze moją fotografię ze względu na to, czy plany. Nie mam planów na jakiś w krótkim odstępie ze względu na to, że no jesteśmy teraz w takiej sytuacji. Tak, jakby, to wiadomo, że teraz jest dosyć ciężko, więc ale praktycznie miejmy nadzieję, że do jesieni może się coś wyklaruje. No musi. No więc na pewno linki będą do Twojej strony i do Instagrama, super, tam będą niżej, więc na pewno zainteresowani będą mogli spokojnie do Ciebie dotrzeć. Więc tak, zapraszam wszystkich, nawet jeżeli mają ochotę, nie wiem, zadać mi jakiekolwiek pytania osobiście, nawet powiedzieć, że im się podobają moje zdjęcia, też będę bardzo wdzięczny, jeżeli tak, ktoś to zostawi bardzo podnosi, jakiś... To bardzo podnosi na duchu. Tak. To jakby... jeżeli to jest tylko nasza pasja, to my się tym karmimy bardzo. Tak. To nie jest tak, że nikt nie oczekuje, że ktoś im powie, a super. Tak, to nie chodzi o poklask, tylko nie, czasami, faktycznie, czasami przychodzą, ja już tak powiedziałeś, że tak się właśnie zastanawiam, że od czasu do czasu przychodzi taki mail albo gdzieś jakaś wiadomość, że ktoś właśnie, o dziękuję, bo tak się... I to bardzo podnosi na duchu. Zdecydowanie. To są fajne rzeczy, które każdy fotograf, każda osoba, która stara się coś kreować, czeka nawet na takie ciepłe słowa, tak, że o, fajnie, podobają się twoje zdjęcia, nie wiem, zakochałem się w tym krajobrazie, widząc twoje zdjęcia. Dokładnie. To super. Rewelacyjne, bardzo fajne. Tak, niech każdy o tym pamięta, bo czasami ktoś z nas może mieć gorszy dzień, bo będzie padało na zewnątrz, na przykład. Albo mamy akurat ten słoneczko, takie ten dołek, tak, sinusoid, gdzie jesteśmy w dole tak zwanym, w kryzysie twórczym. Tak, i są ciepłe słowa. Sytuacje. Czasami ciepłe słowa to jest niewiele, a to jest tylko promyczek w takim... Oczywiście, robi różnicę. Dokładnie. Dziękuję Ci, Jarku, za odpowiedź.
Przejdźmy do ostatniego pytania i to jest takie pytanie, które praktycznie każdemu będę zadawał, o to najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłeś, które tobie się podoba, dlaczego dla ciebie jest najlepsze, może jak powstało, czy mógłbyś przybliżyć, czy masz takie zdjęcie? Tak, to jest zdjęcie, o którym wam wcześniej mówiłem, które zrobiłem gdzieś w lecie 2011 roku, w sierpniu, gdzieś na polach Toskanii. Na pewno Rafał, pokażesz to zdjęcie. Oczywiście. To jest zdjęcie, które z Toskanią, jakby nie napisać, że to jest Toskania, to mogłoby być zdjęcie każdego innego miejsca. Mhm. Ale układ kompozycji w tym zdjęciu, kolorów, kontrastów, jest po prostu tak fajne, tak to się fajnie wszystko ułożyło tego dnia, że naprawdę zostawia ten efekt wow. Nieźle. Powiem ci, że mnie się wydaje, że takie zdjęcia to bardzo na długo w głowach zostają, nie tylko naszych, bo też odbiorców, bo wiesz, to jest wyjątkowość sama w fotografii, gdzie ktoś patrzy i zobaczysz, ja ci to mówię. I teraz wszyscy będą to zdjęcie kojarzyli z Toskanią i z tobą. Tak, dokładnie. To jest takie zdjęcie, gdzie... To tak będzie. Ono niekoniecznie jest mega toskańskie, ale zostaje na długo. Cieszę się, że się podzieliłeś tym zdjęciem, bo naprawdę było warte zobaczenia i to, co tutaj nam pokażesz również, bo te zdjęcia, które prześlesz mi, one będą w międzyczasie pokazywane i na końcu będzie pokazana ta cała prezentacja tych wszystkich zdjęć. Cieszę się bardzo. Dziękuję za wizytę. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że widzowie będą zadowoleni i to docenią lajkiem i odwiedzinami u Jarka. I jeżeli macie jakieś pytania, tak jak Jarek powiedział, wpadajcie do niego, pytajcie. Warto pytać. Bardzo chętnie. Bardzo będzie mi miło. Sami słyszycie. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, do widzenia. Cześć, Jarku.